O tęsknocie wierzącego za Bogiem oraz miejscu, gdzie może on go znaleźć i adorować, mówił papież w homilii na mszy w uroczystości objawienia Pańskiego, której przewodniczył w Bazylice Świętego Piotra. Nawiązał do słów mędrców z Ewangelii. Gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Franciszek przypomniał uwagę świętego Jana Chryzostoma, że nie wyruszyli oni, bo widzieli gwiazdę, ale zobaczyli gwiazdę dlatego, że wyszli. Mieli otwarte serca, byli otwarci na nowość. Mędrcy wyrażają w ten sposób obraz człowieka wierzącego, człowieka, który tęskni za Bogiem. Ojciec Święty zauważył, że wiedziony taką tęsknotą starzec Symeon przychodził codziennie do świątyni, ufając, iż przed końcem życia weźmie w ramiona Zbawiciela. Ta tęsknota prowadziła syna marnotrawnego, by wrócił do ojca. Doświadczyła jej też Maria Magdalena w poranek zmartwychwstania. Tęsknota za Bogiem jest podstawą, która przełamuje smutny konformizm i popycha do zaangażowania się na rzecz tej zmiany, do której tęsknimy i której potrzebujemy, mówił papież. Jak zauważył, w pałacu Heroda odległym niewiele kilometrów od Betlejem takiej tęsknoty nie odczuwano. Jerozolima spała, tak jak i Herod, pod znieczuleniem przytępionego sumienia i była głęboko zaniepokojona wobec nowości, o której mówili mędrcy. I to właśnie tam rozpoczęła się najdłuższa podróż, jaką musieli odbyć ci ludzie, przybyli z daleka. Tam zaczęła się najtrudniejsza i najbardziej skomplikowana śmiałość. Odkrycie, że to, czego szukali, nie było w pałacu, ale znajdowało się w innym miejscu, nie tylko geograficznym, ale egzystencjalnym. Tam nie widzieli gwiazdy, która prowadziła ich do odkrycia Boga, który chce być kochanym. A jest to możliwe tylko pod znakiem wolności, a nie tyranii. Odkrycie, że spojrzenie tego nieznanego, choć upragnionego króla, nie upokarza, nie zniewala, nie wtrąca do więzienia. Odkrycie, że spojrzenie Boga podnosi z upadku, przebacza i uzdrawia. Odkrycie, że w spojrzeniu Boga jest miejsce dla poranionych, znużonych, źle traktowanych, opuszczonych, że jego siła i jego moc nazywa się miłosierdziem, powiedział papież.